Panoramie teraz kłódki miłości na Moście Chlebowym w Gdańsku, które miały być romantyczną tradycją przeniesioną do tego miasta. Szybko jednak okazało się, że świeżo odnowione ozdobne barierki rdzewieją i niszczone są podpisami zakochanych. Zdaniem niektórych mieszkańców Gdańska taka ozdoba niszczy most. Akcja wieszania kłódek zapoczątkowana została wkrótce po tym, jak przywrócono barierce jej przedwojenny wygląd. Od 2011 roku kłódek zaczęło przybywać. Ozdobnej barierki niemal już nie widać spod setek kilogramów żelastwa. W dodatku zakochani malują po niej markerami i korektorami. Uważamy, że jest to dewastacja substancji historycznej w Gdańsku i jest to po prostu brzydkie. Nie dość tego, również grozi to zwaleniem się tej barierki i jej uszkodzeniem. Akcję uświadamiającą niebezpieczeństwo rozpoczęto w ubiegłym roku. Pismo w tej sprawie trafiło do władz miasta, te zaś wyasygnowały fundusze na odnowienie mostu. Usunięcie kłódek leży w gestii Zarządu Dróg i Zieleni. Ten twierdzi, że niebezpieczeństwa nie ma, choć kłódki mogą budzić mieszane odczucia estetyczne. Z punktu widzenia stabilności mostu, bezpieczeństwa barierki, nic przechodniom na moście nie grozi. To jest jedna sprawa. Z drugiej strony są kwestie estetyczne. Na razie zastanawiamy się, w jaki sposób tę sprawę załatwić. Zwolennicy usunięcia kłódek zapewniają, że nikt nie ma nic przeciwko zakochanym. Należałoby tylko zaproponować alternatywne rozwiązanie. My proponujemy nie całkowite zdjęcie tych kłódek. Być może taniej jest zdjąć całą barierkę, przestawić ją w inne miejsce i tam właśnie w tym miejscu kultywować tą tradycję wieszania kłódek, natomiast pozostawić ten most w spokoju. Tymczasem nowa świecka tradycja nadal jest jednak popularna, a kłódki zaczynają się pojawiać także na innych mostach w Gdańsku.